Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Dzisiaj dla odmiany rzeczka i będę dzisiaj łowił na dwie spławikówki, bolonka oraz krótsza wędka o długości 3,50 i obydwie zarzucimy, spróbujemy zarzucić za szczupaczkiem. Oczywiście będziemy musieli złowić go na żywca, ale na sam początek będziemy musieli zanęcić delikatnie, złowić jakieś nieduże żywczyki, czyli małe płotki i postawimy wtedy za zębatym. Tak mówię, byłem z tamtej strony, zobaczcie, moja piękna miejscówka, ktoś ogląda moje filmy, zniszczona, powycinane drzewa, wszystko, zostały tylko dwa drzewa, brzeg wyrównany, trawa zasiana z tamtej strony, widzicie. Piękne miejsce, urokliwe, co było z tamtej strony, jak widzieliście na moich filmach, zostało po prostu zmienione i teraz to wygląda tak, wygląda. Więc z tamtej strony przeszedłem przez most na drugą stronę tutaj i z tej strony zaczniemy dzisiejszą zabawę, dlatego że jest płytka, bardzo woda, na dodatek jest bardzo czysta, bardzo czysta. Zwróćcie sami uwagę. Jaka jest czysta woda, liście leżące i na dodatku przy płytkiej wodzie to nie za bardzo takie wędkowanie, tam odpada, z tamtej strony byłem, odpada, więc przyszłem z tej strony i stanę tutaj i zarzucę niedaleko, tu jest trochę głębsza woda, no i spróbujemy złowić najpierw żywca, tak powiedziałem, na pinkę. Białego robaka. Rozrobimy zanętę. Zobaczcie, mam trochę metr, trochę zanęty. Pod spodem mam glinę, ziemię i to wszystko rozrobimy. I spróbujemy, tak powiedziałem, złowić żywczyka. Tak mówię, zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie. Pomimo tego, że pogoda nie rozpieszcza, deszcz pada, na chwilę obecną jest godzina 9, trochę pospałem, ale mówię, nakręcę jakiś film, bo ostatnio się zleniwiłem, ale zamiast na ryby to robiłem zakupy wędkarskie, pudełko na waglery, spławiki odległościowe musiałem poprawić, przyponów powiązać, więc trochę zeszło i nie miałem czasu na rybki. Tak powiedziałem, jest godzina 9.06, czwartek 25.10.2018, więc zapraszam na mój film. I zobaczymy, co uda nam się dzisiaj złowić. Rybka jest tylko dodatkiem do mojego filmu, najważniejszy jest wypoczynek. I tak mówię, dwie wędki, podbierak, plecak, wiadro z zanętą. Oczywiście na tym wiadrze siedział, nie brałem nawet krzesełka. I wędkujemy dzisiaj na dwie spławikówki. A więc biorę się za pracę. Nie robotę, bo od roboty jest koń, chłop i traktor. Chłop doszedł, tak żeby było śmiesznie. A więc bierzemy się za pracę. A więc rozrobimy zanętę. Tu, tak powiedziałem, mam glinę, ziemię. Trochę drobnego peleciku, niedużo, pieczywa fluo, jakiś zapaszek, czyli kolendrę. Na początek trochę mieszanki, niedużo i proporcja 3 do 1. Oczywiście to spulchnieje, to będzie 2 do 1. I spróbujemy złowić jakieś nieduże płoteczki i założyć za zębatym. No jeżeli nie będziemy mieli małych płotek, to trudno, ale postaram się złowić jakiegoś żywczyka. A więc nawilżamy naszą zanętę. Niech sobie pomału pije. Dobrze. A ja teraz spróbuję złowić, raczej rozłożyć wędkę i na drugą zawiązać jakiś przypon stalowy,
żeby już mieć, bo nie wziąłem przyponów stalowych. Będę musiał nad wodą coś zawiązać. Panęta niech dochodzi. Ja siądę sobie na wiaderku i zawiążamy jeden przypon stalowy ze stalki. Dobrze. A więc tak, drodzy panie i panowie, nowe haczyki testuję. Made in China z AliExpress, 100 sztuk. Tu są piątki, tu mam czwórki i tu mam trójeczki. Zobaczcie, trójki nadadzą się na żywczyki, po prostu 100 sztuk za nieduże pieniążki. W razie zrywania haczyków nie poniesiemy takich dużych kosztów. I tak mówię, trójeczki numer 4 i numer 5. Piątka to jest coś takiego jak nasza bodajże dziesiątka z Dreanowska, Wilgape Specjalist. No dokładnie, numer 5. Zobaczcie. A więc na piątce, na tych większych haczykach, spróbujemy zawiązać przypon. Zobaczcie, to jest z oczkiem hak piątka, czyli tak jak mówię, taka dziesiątka, dwunastka, nieduży hak. A więc na nim spróbujemy zawiązać. Zestaw, mamy wiązarkę, haczyk, teraz jeszcze tylko stalkę. Przypon stalowy, pomalutku, powolutku, nigdzie nam się nie spieszy, mamy cały dzień na wędkowaniu. Powiedzmy, aż się ściemni, więc nie ma co się spieszyć. I więc tak, mamy żyłkę przyponową Micro Plus firmy Jackson, 6 kg 5 metrów, cienka stalka i na tym spróbujemy zawiązać nasz haczyk. Więc bierzemy wiązarkę, haczyk z oczkiem, ale nie będziemy wiązać węzłem. Bez węzła, tylko zawiążemy tak haczyk, powiedzmy z łopatką. Bierzemy naszą stalkę. Ściągniemy jeszcze trochę, zrobimy z dwa przypony do dwóch wędek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przekładamy, ściągamy. Wyciągamy, ściągniemy, widzicie, mamy w szybki sposób stalkę, weźmiemy odcinek, zawiążemy pętelkę, jeden, dwa, przytrzymamy. Ściągniemy. Końcówkę odetniemy.
mamy gotowy przypon, który dowiążemy do naszej wędki. Tu mamy już spławik przygotowany. Pada, widzicie, nieprzyjemnie, ale to nie przeszkadza nam w pobycie dzisiaj nad wodą. Tu już mam przygotowany zestaw, spławik, oliwka. Dowiążemy tylko nasz przypon, który przygotowaliśmy. Ściągniemy, zobaczcie. I mamy gotowy zestaw. Tylko wystarczy założyć rybkę. Na drugiej mam założony przypon na 0,10 żyłce, haczyk 16, zobaczcie, malutki. Rozkładam zanęcę i spróbujemy złowić najpierw żywca. Dobrze. Dobrze, sformujemy kulę i nęcimy. Nie wąska pogoda, jak widzicie, ale jakoś damy radę. I tu będziemy przepuszczać nasz zestaw w pogoni za małą płotką, w tą niekorzystną pogodę. A więc tak, żywczyk mały złapany. Zobaczcie, pierwszy szczupaczek w dniu dzisiejszym, nieduży. Oczywiście mały wraca do wody. Nie chciałem nagrywać, bo zobaczcie, nie mam osłonki na kamerę. A nie chcę po prostu, tak, telefon w tym roku zamoczyłem, zalałem. Nie chcę te stracić kamerki, więc będę tylko nagrywał, jak deszcz pada, chwilami. A więc nieduży szczupaczek złowiony. Zobaczcie, odczepiamy i rybka wraca do wody. Dobrze, szczupaczek stoi, odpłynie, wędkujemy dalej. A więc wyjęłem, zobaczcie, ładnego garbuska. Zobaczcie, piękny garbusek. Nagrywam oczywiście teraz z telefonu. Zobaczcie, jaka piękna rybka z dzisiejszego wędkowania. Wziął oczywiście na płotkę, którą złowiłem. Oto taki ładny garbusek. Dobrze, wędkujemy dalej. A więc, drodzy Państwo, drugi szczupaczek, ciut większy od pierwszego, albo taki sam jak pierwszy. Oczywiście mały. Rybka wraca
do wody, nie inaczej. Odpłynął drugi nieduży szczupaczek i ładny nawet okonik. Kamera coś tam szwankuje w tą pogodę, bo jest zimno, deszcz pada. Nie chcę po prostu na razie w taką pogodę nagrywać kamerą, więc nagrywam z telefonu. Łowimy płotkę i zarzucamy z powrotem na żywczyka. Co mamy? Proszę Państwa, drugi okonek. Zobaczcie, na płotkę. Z powrotem trzeba złowić płotkę i zarzucić za drapieżnikiem. Czyli dwa nieduże szczupaczki i dwa okonki w tą deszczową pogodę. A więc przestało trochę padać, włączyłem dużą kamerkę. Zobaczcie, trzeci tym razem dzisiaj chyba największy. Gdzie ty się zapiłeś, pokaż. Brzegu. Dobrze. Płynie. Tak jak mówię, pomalutku. Płyń popłynął. Trzeci, dzisiaj takie maluszki biorą. Dwa okonie. Jeden taki prawie wymiarowy mi się spiął. Weszedł mi w krzaki. Pociągnąłem i o krzaki zerwał się, taki największy był około 48-50 cm, a na tą chwilę 3. Ręce mi przemarzły, zobaczcie jakie mam. Jeszcze z godzinkę i pojadę do domu wcześniej, bo po prostu cały czas pada, jest zimno. Jak widzicie, znów pada. Chowam szybko kamerkę i spróbujemy złowić jakąś płoteczkę, dlatego nagrywam na przemian, a to z kamerki, a to z telefonu. Tak mówię. Sławik stoi. Tam jest drugi. Wędkujemy. Tak powiedziałem, jest godzina 12. 13:14 mam autobus i tym pojadę, bo bardzo przemarzłem. Nie to, że za cienko się ubrałem, tylko po prostu jest mokro wiecznie i deszczowo. Jak widzicie, jakieś rybki tam były. Kontakt z rybą, z wodą, więc jeszcze niecałą godzinkę i zawijamy sprzęt i wracamy do domu. A więc jak widzicie, cały czas pada, ale tym się nie martwię, po prostu wędkujemy dalej w tą deszczową pogodę. Zobaczcie, taka płotka, przepraszam, spadła mi. Zobaczcie, taka, ale takie to są dobre, ale tam niżej kopalni z gruntu, ale na spławik to po prostu jest za duża taka płoteczka.
podpłynęła i próbujemy złowić trochę mniejszą. Ta kolejna płoteczka też raczej za duża, wraca do wody, interesuje nas mniejsza. A więc pomału się składam, jest godzina za 15, pierwsza, starczy na dzisiaj tego wędkowania. Oczywiście wypuszczę ryby, mam 3 okonie i 3 szczupaki miałem, nieduże. Rybki wypuścimy. Zobaczcie. Niech odpływa. Jeden. Drugi. I trzeci. Zaciaka woda czysta. Rybki wracają do domu. Ja jadę i składam się. A więc, jak to się mówi, wszystko co dobre szybko się kończy. Na dzisiaj starczy tego mojego wędkarskiego wypadu. No i na tym koniec. 3 okonki, 3 nieduże szczupaczki. Jeden okoń mi spadł, taki spory nawet, przy podnoszeniu. I jeden szczupak, który mi weszedł tam w ściny, w zaczep. No prawdopodobnie był największy, coś koło wymiaru. No i to wszystko z mojej rzeczki. Dziękuję wszystkim za subskrypcję mojego kanału. Lajki, komentarze. I pamiętajcie, JLK. Ole, 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 siema, pyza, do następnego.